jest dodany. Można i tak. Rzucaj, artysta. Twój rzut jest pierwszy. A nie śniesz, kum ty. Artystok, rzucaj. No panu mówiłem. Dobra, kupił Wenecję. Teraz ja rzucam. I wyrzuciłem szank. Dobra. No. Ciekawe, co Bartek rzuci. O, Hongkong wyrzucił. Ciekawe. Rzucaj, artysta. Czekaj. No rzucaj. No panie. Berlin? Serio? Chłopca już ma dwa dobre miasta. No! Idzie do domu. A ta gra jest perfidna. Ciekawe, co nasz kolega Bartek wyrzuci. Bartek wyrzuci szans. Jeszcze... Serio? Hong Kong. 130 tysięcy. Artysta, rzucasz? Raz węglas. No wejdź ty się ogarnij, ty. No masz szczęście, że nie stanę tego lasa węglasa, bo... I Pateron teraz magiczną liczbę wyrzuci na Nowy Jork. Albo na Londyn. Wiedziałem, że Londyn! Skakałbym przed żadną kamerą. Łeb pana boli. Minuta. Łeb pana boli. O, szansa pod rapę 3. Serio? Taka niezbyt ciekawa, taka no. Ile ty... Dla... Do domu to kawę kupił. Okej. Debil, no. Idziesz do domu. Czego... Czy... O, doublet. I teraz na pewno na Wenecję się zapluje. Ja znam moje szczęście. 3, 4, 15 Wenecja. Opa! Jednak nie. To co, teraz Londyn? Teraz Londyn. Opa, czy jednak nie. Zeli chcą się drze. No, żeś nie mógł jedno dalej, Bartek, przyjacielu. Byś mi dał 50 tysięcy tylko. A tak nie mam. Artysta, przyjacielu, rzucaj. Ja słyszałem, co mówiłeś, powtórz. Żeś nie mógł 3 bliżej? To 3 bliżej było. Grenana. Kupię pole, bo nasz kolega Bartek to odkupi. Ja nie byłem. Każdy był oprócz mnie. O, Mediolan. Kurczę, stać go, żeby to odkupić. Ale jednak nie odkupił. Londyn jest najdroższy. Co rozwaliłem? Londyn. No u mnie taniej jest. Wenecja taniej była. Mogłeś tam iść. No, nie powiedziałbym, że taniej, ale... No, no specjalnie to zrobiłeś. Jeszcze pomiędzy. Ja spłukany jestem. Jeszcze na podatek pewnie pójdę. Pa, i znowu Londyn sobie kupi.
Tylko, że teraz 3 pół kupi, nie 2. Co wiesz, że nie żartujecie, czy tak serio? Czemu żartujemy? No, widzisz, gdzie stoję? Na Nowym Jorku, a ty kasy nie masz. Widzisz to? A patrz, gdzie on idzie teraz. A żeby jeszcze raz tego dubleta dwójkę wyrzucił. Fajtera będzie miał znieść miasto, jak nic. A pa, jednak nie. Jeszcze cię nie stać, kolego. Czyżby po Wenecji? Czy Hamburgu? Hamburg tańszy, także Hamburg możesz sprzedać. O Hamburgu chyba. No, idzie do domu artysta. O, nie mogę wcześniej. Nie. Bo by cię było stać na podatek. Zeszło. Alex. No super, świetnie sobie radzimy. No życie mu kiedy dalej? Wolałbym jedno dalej. Ale się nie udało. Tylko wiesz, że głupi ma zawsze szczęście i ten pójdzie na Hamburg? Zaraz to sprawdzimy. Do widzenia, wesołych świąt. Ja myślałem, że to ktoś u mnie mówi do pana. I się zastanawiam, o co chodzi, jak... A niech Bartek stanie mi na ten w Chicago. Na Chicago niech stanie kolega. A ta gra jest... On staje na śmiechu, na Londynie najpierw. Ty mu dasz 1 014 000. O! Już nie muszę hamburga odkupywać, stać mi już. Masz rację, głupi, masz szczęście. Mój Nowy Jork! Taki fajny był. A teraz będzie taki brzydki. Taki niebieski. Sparciały. Co? Co on zrobił? Czemu Warszawa? Nie. On jest głupi. Nowy Jork droższy. No. Jeszcze flagi ma przecież hamigapki. No. W Nowym Jorku by miał więcej pieniędzy zarobił. No. Ale za to, że to kupił, idzie na Wenecję. Stać go na Wenecję. Jak mu dajesz pieniądze, to nic dziwnego. No, widzisz to? I on ci to odkupi. No jeden. A jednak nie. Idziesz do domu? Idziesz do domu. Ty. Idziesz do domu. Ile ja... A dobra, jednak nie stać, jak na Nowy Jork pójdę, tylko Kasper, ciebie nie stać. No nie stać cię. Super jesteś. Czemu? No bo teraz mogę stać w Chicago i tak tu bym stanął z promocji, a teraz stanę bez promocji. W sensie... No... Teraz jest bez promocji. Patego tak. Ty. Napaleńca. Małego.
Widzisz, co on robi? Dawaj jeszcze trukiem rzucić. To było zaplanowane. Ale dużo nie potrzeba się w tym. Nie było. Tylko Wenecja i Las Vegas jest. Idzie stać. Las Vegas od pierdolcy? A po Berlin nie chcesz. Bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem. To jest trudna decyzja do podjęcia. Czego za hajsu nie mam teraz przy siebie. Ty delikatny ty. O, odkup mi karków. Specjalnie to zrobiłeś. Patego ty, tam trzeba mu peknie zablokować i grenadę. Postawić trzy domy i ci odkupi. A widzisz, stanęłeś na ten twój Nowy Jork. Tak bardzo chciałeś na niego stanąć, to stanąłeś. Rzucasz jeszcze raz jak coś. O! Elegancko na środku. O! Jeszcze 50 tysięcy od kolegi dostanę. Serio, żeś nie mógł jedno bliżej? Myślę, to robisz. A nie, bo to nie twoje miasta. Myślałem, że to twoje. Widzisz, jaką perfidnie oglądał, omijała moje Chicago? No i znowu kupuję to, co miałem już. No tak. No, wcześniej tu też miałem jeden dom. Wchodź tu. No, jedno dalej nie mogłeś, pieniędzy mimo. To teraz iść na Berlin. Ja coś czuję, że stanę na Londyn. Nie wiem czemu. Jak no, na Berlin możesz stanąć, Londynu nie mówi. Chyba, że staniesz w Berlin i wyrzucisz dwójkę. To już nie, już tam chyba nie pójdziesz. Czy pójść pójdę, ale... O! Ty to umyślnie zrobiłeś, specjalnie dałeś do Chicago, żebym tam stanął. Ja wiedziałem, że tam stanę. I specjalnie żeś to postawił. Ty debilu. Chodź. No i ten jeszcze może podatek? Jeszcze na Warszawę stanął. Oj, kubuś, kubuś. Chyba bankrut, co? Ta gra się nie popisała w tej rundzie. Ja też nie. Zobaczymy, jak tam kolega rzuci. Jak zwykle Sydney. Po swoich musi, bo po moich nie przyjdzie. Jeszcze znaczy, że stanie mi Nowy Jork i wykupi go. Co? 400 tysięcy? To mi się nie kalkuluje. Dobra, ja później przyjdę. Kajton coś chyba wyczuł. Nikola? Co? Co? No, ale co wyczuł? A ja nie wiem, co on wyczuł. Ale on coś powiedział. A ja słyszałem. Co no powiedział, że idzie. No jo. No. A ty powiedziałeś, że coś wyczuł. No. No to co wyczuł? Nie wiem. To jest. Myślałem, że Kajton coś powiedział. A ja słyszałem, co wy powiedzieliście. A co? Co my powiedzieliśmy? Co niby powiedzieliśmy? Co przypomnijcie. Ale w której rundzie? Że Kasper coś wyczuł. Nie, no że Kajton. Znaczy, że ty coś wyczułeś, Kasper, tak. No, powiem. A ktoś powiedział, wiem co i powiedział co.
A tort jest taką, powiedział, że wie co. No wiem co, no i... No w sensie ja to powiedziałem, no i co? No. No, to w czym ty masz problem? No w jakimś wiem co. No nie wiem, Kajten ma problem do czegoś, ale nie wiem do czego. No w sumie to ja nie wiem. A to ty! Co? Na moją linię ładną. Czyś głupi czy pijany? Dobra, czekaj, idę po ciastka. A żeby tam Myry Bartek 15 stanął, życzę mu tego. Znaczy no, fajnie było jakby stanął. On idzie do siebie. Fajnie jakby stanął. On idzie na podróż. Pa. Nowy Jork. Mówiłem. Bo dlatego żeś mu odkupił go specjalnie, bo tak, to on by tam cały czas stało, jakbym ja go miał, bo by szedł na mistrzostwa. O. Milion 100 000 musi ogarnąć, więc... Chodzę się. Aha. Patrz na gówno! Serio? Nie wiesz, wychodź z tego głupiego Teamsa. No już polecę, co podobno, to co, ty podobno coś wyczułeś, a nadal tu siedzi. Otworzyć się tego nie da. A jaki to? A, to jest ten button. Nie wiem, gdzie tego. Bo on się kluczy stanie. Co się stało? Gdzieś klasnął. Kto klasnął? Ty. Nie, telefon mi się z ten. Z klas... Telefon ci klasnął? Okej. Ja rozumiem, że telefon ci bije brawo. Okej. No! Zaraz będzie miał pół metr. Aspera, ty dzisiaj chcę powiedzieć, co Kajfę odmysłów? Nie. To ja powiedziałem Nikolę. Aha, to ja tego nie słyszałem. Coś mi się to nie podoba, bo ty za bardzo tą Warszawę unikał. Coś tam będzie w tej Warszawie, że zaraz stanę pewnie na nim. Ty w Warszawie? Nie wiem, bo ciągle udaje mi się tą Warszawę uniknąć, jak na razie. Kupi czy nie kupi? A, jednak pomyślał. Gdyby to kupił, to mógłby liniowy zrobić. Tak, jak ja jestem czerwony. O! To on pomyślał, żebyście to wygrał, okej. Okay. Kliknie bankruta, czy będzie grał dalej? Jak myślisz? A jednak gra dalej, kolega. Nie poddaje się, kolega. On specjalnie Londynu nie sprzedał, bo teraz ty tam staniesz. No to prawie. Było zaplanowane. No prawie stanąłem. Ja mam 1,5 monopolu. Co jest? U ciebie to wszyscy zdrowi? Jeszcze? A co? I teraz będzie nas niż miasto, jak nic. No to jest za długo, albo zmusza przeciwnika. To pewnie mi Kraków sprzeda, bo Chicago mi nie może sprzedać. Ale ty mu to odkupił się. Nie opłacam się za 2 miliony tego odkupiłać. Za ile? Za 2 miliony. Co to takie tanie? Chyba no popa. Chyba kaput. Chyba wygrałem, co? Nie, no stać go jeszcze. Ale ile mu zostanie?
No bo na Warszawie ma milion, to już ma 2 miliony i mu zostanie 400 tysięcy. 400 tysięcy to na 2 kurorty tylko będzie stać. I piękno bankruta? Kurczę, to jest za łatwo poszło. Szczerze powiem. Co to jest za skrzynka? Co to jest? Skrzynka. Chyba, że nie przyjdzie już. Dostałem jakiegoś dinozaur boxa. Co? Ogólnie to super jest ta lekcja, że każdy siedzi cicho, nikt się nie odzywa, nawet pan. Się super to każdy może. Każdy zmutowany siedzi. O, idzie ten... o, jest Bartek, chodź. O, Bartek jest? Ciepły jest. Czy zimny? Dobra, zimny idzie? Bartek. To idzie. Nie zerujemy zerowiem. YouTube. Kliknij tego starta tam. Tak nie bardzo. Budowa pod plus arkę, talerzowanie i żniwa sorgo. No, wiesz, że on już 35 odcinek chyba wstawił, tam 34. Kreska, Farming Simulator 22. Ten, cudzysłów, od zera, cudzysłów, hashtag 35. No, czaj, że ja skończyłem na 16 odcinku? Ale co? Oglądać? Od zera? To na 16 dopiero jesteś? No, bo nie oglądam. Nie wiem. A Jokera to jakoś tak codziennie oglądam, a tak od zera to. No, ja byłem ostatnio na 23, ale nie wiem, jak już jest 35. Aha! Serio? Super jest kolega. Nie mógł gdzieś po raz. Aha. To on nie wyszedł? Ptaszka nie dał, przyjaciel. O, wygrałem. To jest hashtag 35 oglądne, a jednak się nie oglądam, bo mi się nie chce. On przyjdzie jeszcze, czy nie przyjdzie? Nie wiem. Nawet Zbysia zaproszę, czy wiem, że Zbysiu nie przyjdzie. Nie no, idziecie do domu. Dobra, na ora. To chyba nie przyjdzie raczej. Gdzie ty idziesz?